Witam Państwa bardzo serdecznie na kolejnym spotkaniu w ramach filmowych obrazów popkultury. Nadal temat filmowy. On nam będzie tutaj towarzyszył, będzie takim leitmotivem naszych zajęć. Trudno, żeby nie, skoro to zajęcia poświęcone filmowi. Dzisiaj wjeżdżamy w temat wizerunku kobiet, spojrzenia, mocy spojrzenia na ekranie i obejrzycie, albo już obejrzeliście, fantastyczny moim zdaniem film. Mnie się wyjątkowo w tym semestrze te filmy podobają. Dziewczyna w fontannie, Anita Ekberg, Monika Bellucci, a reżyser nazywa się Anton Giulio, sekundeczka, to nie jego nazwisko, Anton Giulio Panizzi, czyli kino włoskie w pełnej krasie. Wspaniałe aktorki, podwójna opowieść. Ja przybliżę trochę wątków, aczkolwiek nie ukrywam, że w tym odcinku będzie to trochę trudne, bo temat jest tak totalnie mój, że mogłabym tutaj pewnie siedzieć kilka godzin i przywalać was, że tak powiem, opowieściami o męskim spojrzeniu, o też female gaze, o tym właściwie, jak się te rzeczy zmieniają, o niewidzialnych kobietach kina, o widzialnych kobietach kina. No jest tego całe mrowie. Podzieliłam ten temat trochę na dwie części i powrócimy do niego, gdy mowa o wizerunku kobiet w popkulturze w przypadku filmu o Grace Jones za jakiś czas, bo to też taka potężna postać, potężna historia i też potężny sposób opowiadania biograficznego, więc to jeszcze do nas wróci. Więc dzisiaj bardziej o tym, co na ekranie i jak to tutaj wygląda w przypadku tych dwóch wspaniałych aktorek i tej opowieści, która jest bardzo mocno inscenizowana, bardzo mocno wymyślona po to właśnie, żeby stworzyć film właściwie dokumentalny, biograficzny o artystce. Opowiada się o drugiej artystce. One stają się trochę awersem i rewersem, trochę właściwie jedną i tą samą osobą. No jest to naprawdę świetnie opowiedziana rzecz, moim zdaniem. Oczywiście, gdy mowa o jakimś takim temacie, nazwijmy to reżyserskim, nie każdy jest, już teraz tutaj otwieram nasze obrazeczki, nie każdy jest może fanem tak mocnej inscenizacji, takiego mocnego konceptu w kinie dokumentalnym. Czasami ten koncept trzeszczy, nie ukrywam, że pomysły reżysera nie zawsze wypalają. Monika Bellucci czasami wygląda na bardzo zagubioną i w sumie zastanawiającą się, co ona właściwie tutaj robi i po co to wszystko. Aczkolwiek, gdy mowa o temacie tego filmu, chyba to jeszcze lepiej dzięki temu wybrzmiewa. Dziewczyna w fontannie to właśnie opowieść, tak jak tutaj widzicie na tym plakacie. W tle Anita Ekberg, na pierwszym planie Monika Bellucci, ale to się oczywiście zmienia na przestrzeni tego filmu. To, co jej łączy, no to właśnie nadal piękna. Tutaj przekąs ze strony tej wspaniałej włoskiej aktorki, która zastanawia się, czy zawsze chodzi o urodę w jej przypadku, czy to, że ona zostaje wybrana do roli Anity Ekberg w tym filmie, to właśnie jest kwestia jej wyglądu, czy właśnie tego, że ciągle mamy do czynienia z wątkiem uprzedmiotowienia kobiet, pięknych kobiet. Niejednokrotnie w tym filmie pojawiają się takie dyskusje czy pytania, czy ludzie piękni mają łatwiej, czy trudniej, czy uroda to wszystko, czy talent jest istotny, czy wystarczy po prostu dobrze wyglądać, żeby odnaleźć się w świecie kina i stać się takim właśnie ikonicznym obrazem, niekoniecznie ikoniczną postacią. No tutaj tych tematów jest bardzo wiele. Ja różne wątki tutaj chciałabym wam zapodać, że tak powiem. Zaczniemy właściwie od tej siły spojrzenia i tego, jak my patrzymy na rzeczy. Ja się, ze względu na to, że mamy ograniczony czas na te zajęcia, będę raczej tylko sygnalizowała drogi dla was, w które można tutaj się udać, żeby zastanowić się, oj, to nie ten obrazek, ale niech już będzie, zastanowić się nad tym, jak kino do nas przemawia, co w tym kinie jest najmocniejsze, najpotężniejsze, co nas najbardziej przyciąga. Jako taką forever, że tak powiem, ilustrację tego, że jednak opowieść, z którą mamy do czynienia, jest o kobietach, ale gdy mowa o popularnych filmach, o filmach, które cieszą się właśnie największą estymą takiego vox populi, nazwijmy to tak, tutaj w tym wypadku Filmweb staje się moim vox populi, to jednak bardziej oglądane, chętniej wybierane, jak widać, i wyżej oceniane
Są filmy, które mają głównych bohaterów, bohaterów działających, bohaterów podmiotowych, którzy mają swoją historię, swoją przemianę, swoją drogę do przejścia, do przebycia. Czasami jest ich więcej niż jeden, jak chociażby w filmie Skazani na Szoszęk, czy w Nietykalnych, czy we Władcy Pierścieni. To jest grupa bohaterów, ale jednak każdy tutaj z tych bohaterów to bohater męski. Króluje trochę Tom Hanks, bo aż w dwóch filmach się pojawia, no ale też mamy Ojca Chrzestnego. No to są filmy klasyczne, oczywiście doceniane powszechnie, ale łączy je właśnie to, że są filmami o bohaterach płci męskiej. Za tą dziesiątką następnym filmem jest Pulp Fiction, więc jeśli dobrze pamiętam, w tym film Łeb 500, tych najbardziej popularnych i najwyżej ocenianych filmów. Więc jest tutaj jakiś wątek, który mówi nam: okej, Dziewczyna w fontannie, Anita Ekberg, Monika Bellucci, ale to nie są bohaterki masowej wyobraźni w takim wydaniu podmiotów działających i ich opowieści o ich bohaterkach grane przez te aktorki nie są uznawane za kino właśnie w takim społecznościowym głosie najważniejsze, czy największe, czy najlepsze. Też, bo to jednak są te gwiazdki, więc uznajemy, że to najlepszość tutaj króluje. Także gdzieś tutaj jesteśmy w świecie, w którym to właśnie męski bohater i męskie opowieści królują, ale też od razu rodzi się pytanie o spojrzenie, o patrzenie na rzeczywistość, patrzenie też na ekran, patrzenie na kino, czy poprzez kino na świat. I kilka takich pozycji z literatury, przedmiotu, która by mogła Wam się tutaj przydać do tego rodzaju analiz, od razu podrzucam. Po pierwsze, Jak zobaczyć świat Nicolasa Mivzefa, to jest taka książka bardzo fajnie napisana, dotycząca kultury wizualnej. Ona nam się może tu przydawać właściwie na każdych zajęciach, bo zawsze szukamy tej perspektywy na to, jak widzimy rzeczywistość i jak widzą ją twórcy filmowi. Tutaj jest dużo o selfie, dużo o różnego rodzaju mediach, o tym, jak media, internet zmieniają nasze spojrzenie na rzeczywistość, jak je właśnie oprawiają w ramki, i to jeszcze dzisiaj powróci ten właśnie wątek. Ale ta książka pokazuje nam, jak właściwie przyglądamy się rzeczywistości, czy tej ekranowej, czy tej wokół nas, i jak ją sobie tłumaczymy. Więc to jest taki pierwszy punkt programu, który można by tutaj zastosować. Drugi punkt programu to wspaniała, legendarna książka Czego chcą obrazy W.J.T. Mitchella. To jest też mistrz z pola analizy kultury wizualnej i on odwraca trochę tą prawidłowość. Zastanawiamy się tutaj, możemy zadać pytanie, czego ta Anita Ekberg albo ta Monika Bellucci od nas chcą, kiedy pojawiają się na ekranie? Czy chcą być podziwiane? Czy chcą być tematem czy obiektem naszego oglądu? Czy chcą być podmiotem działającym? Czy ich spojrzenie na nas to spojrzenie pełne wyrzutu, związane właśnie z tą pozycją pięknych kobiet w kinie? Wiele pytań tutaj z samego rozdania, z tego tytułu może się pojawić. Inna książka i jednocześnie przy okazji czteroczęściowy serial, który możecie znaleźć na YouTubie, wkleję Wam go tutaj do naszych wątków. Chwila, zapiszę sobie, żeby tego nie zapomnieć. To dziś w tle, mam nadzieję, że Wam to nie będzie przeszkadzało w odbiorze. Ways of Seeing. To książka przede wszystkim Johna Bergera, ale również serial pokazujący, jak można analizować materiały wizualne, świat wokół nas, od reklam przez malarstwo, wszelkie komunikaty fotograficzne, internetowe. To jest oczywiście z epoki sprzed internetu, ale bardzo ponadczasowe spojrzenie na rzeczywistość i też na to, jak prezentowane są zarówno postaci, jak i ciała kobiet, jak i też opowieści o nich i opowieści o rzeczywistości. Bo gdzieś, więc tu zachęcam Was, żeby się z tym zapoznać, bo jesteśmy takim właśnie społeczeństwem spektaklu, które się przygląda nieustająco rzeczywistości. Ocenia ją, ocenia też to, co widzimy na ekranie, ocenia osoby publiczne, w różny sposób dywaguje na temat tego, co nam się podoba, co nam się nie podoba, jak różne postaci w popkulturze czy w kinie dla nas się prezentują. To wszystko jest też tematem w tle oczywiście tego filmu, no ale jego też takim mocnym tematem jest owo męskie spojrzenie. Męskie spojrzenie na Anitę Ekberg w latach 60., 50.
I męskie spojrzenie na Monikę Bellucci, ale akurat tutaj te dwie postaci zostają ze sobą zostawione. Tych męskich spojrzeń na kobiety, tego męskiego spojrzenia, bo to się raczej używa w liczbie pojedynczej, jako po prostu sposób oglądania rzeczywistości, pewien klucz do jej interpretowania, można by właśnie tutaj też szukać. Gdy mowa o tym, czego, w jaką stronę bym was tutaj posłała, że tak powiem, byście mogli poszerzać swoją wiedzę. Świetną opowieścią jest Do utraty wzroku Laury Malwi. To jest taka psychoanalityczka kina, tak by można było powiedzieć. Ona bierze filmy i analizuje, co one mają w duszy i w swojej psychice, co w swojej psychice mają twórcy, ale też widzowie. No i ona właśnie pisała bardzo dużo o męskim spojrzeniu, czyli tym spojrzeniu na rzeczywistość, które w centrum stawia postać męską czy mężczyznę i to, jak on postrzega rzeczywistość. Kino z samego rozdania, z samego nadania właśnie cechuje się owym męskim spojrzeniem. Na temat tego, czym, jeśli nie chcecie czytać tej książki, to jeśli wpiszecie male gaze chociażby w YouTube'a, to różnego rodzaju eseje wideo wam wyskoczą. Ja też polecę kilka takich kierunków, które można się tutaj udać, żeby swoją wiedzę z tego zakresu poszerzyć i właśnie spojrzeć inaczej na to, jak kino do nas, jak kino jest sformatowane trochę pod tym względem. Co ciekawe, będziemy też dużo o tym rozmawiały za tydzień z Martą Łachacz w przypadku filmu Części intymne, więc ten temat jak najbardziej powróci i też zachęci was do samodzielnych, że tak powiem, poszukiwań. Bo ta z jednej strony ta utrata, to do utraty wzroku i ta siła spojrzenia to jest jedna rzecz, ale druga rzecz to jest kwestia niewidzialności kobiet. I mimo, że Monika Bellucci i Anita Ekberg są tak bardzo widzialne i tak bardzo widoczne, to jednak to jest kwestia pewnej powierzchni. Za tą powierzchnią w świecie, który jest wokół nas, kobiety stają się trochę niewidzialne, trochę świat nie jest skrojony, że tak powiem, na ich potrzeby. I o tym piszę chociażby w takim społecznym sensie, badając takie pola jak gospodarka, środowisko, urbanistyka, medycyna, pisze o tym Caroline Criado Perez w swojej książce Niewidzialne kobiety. Jeśli ten temat jest dla was interesujący, to zachęcam, żeby tak właśnie od tego filmu trochę wyjść sobie dalej, a ja z tematu kina polecam wam też książkę Niewidzialne kobiety kina, przy której chciałabym się trochę dłużej zatrzymać, bo ona jednak dotyka też pewnej epoki historii kina, której Anita Ekberg była jak najbardziej reprezentantką, czyli czasu, kiedy kino było zdecydowanie zdominowane przez mężczyzn, przez męskie spojrzenie, przez męskich reżyserów, producentów. I to właśnie, co się, że tak powiem, światu męskiemu podoba, albo to, jak świat męski opowiada o kinie, również w tamtym czasie wybrzmiewało. Warto zwrócić chociażby tutaj uwagę w kontekście tego filmu na to, jak media opowiadają chociażby o Anicie Ekberg, jak ona jest przez dziennikarzy opisywana, jakie pytania jej są zadawane. To wszystko jakby też jest związane właśnie z tą historią niewidzialności, czy nazwijmy to inaczej, uprzedmiotowienia również kobiet w kontekście filmowym, czy oprawienia w konkretne ramki. Ta książka pięknie opowiada o tych zagadnieniach, książka Niewidzialne kobiety kina. Ja ją polecam przy każdej okazji, bo są to naprawdę świetne opowieści filmoznawcze i też takie z perspektywy historii kina, właśnie odsłaniające pewne karty i mówiące sprawdzam, krytycznie sprawdzam, co tam właściwie było, bo takich kart w historii kina mamy wiele. Nawet gdy mamy takie sytuacje jak przepiękny hołd dla Anii z Wardy, to ta drobna kobieta stojąca na plecach mężczyzny, żeby spojrzeć przez wizjer kamery, 2019 rok, festiwal w Cannes, to nawet kiedy mamy do czynienia z takim hołdem, okazuje się, że to zdjęcie w rzeczywistości wyglądało troszeczkę inaczej i tutaj jeszcze była klapserka, którą wycięto z tej fotografii po to, żeby to lepiej się komponowało.
Myślę, że samo się to komentuje, nie tylko komponuje, ale komentuje. Akurat o tej historii książka Niewidzialne kobiety kina nie opowiada, opowiada o takich postaciach jak Odża Kodar, czyli partnerka życiowa Orsona Wellesa, która była współautorką wielu jego filmów, jego sukcesów, współpracowniczką, nie tylko aktorką w jego filmach. Tutaj ta nieodkryta karta zostaje poruszona. I też Małgorzata Radkiewicz, profesorka filmoznawstwa, pisze o takim fantastycznym projekcie framed, czyli trochę framed, czyli wrobione, trochę oprawione w ramki, dotyczącym trochę w takiej postaci memicznej. Deborah Hirsch stworzyła tutaj tą właśnie serię zdjęć aktorek, które były właśnie takimi starlets, o których zresztą tutaj też w filmie mamy mowę, bo samą starlet była Anita Ekberg i być może trochę na początku swojej kariery również Monika Bellucci, czyli gwiazdeczki, które gdzieś tam, gwiazdeczki celebrytki, gwiazdeczki w tle, na ekranie. Tam macie te momenty, kiedy właśnie Anita Ekberg jest zaznaczona. O, to ta dziewczyna w tle, o. Czyli to pewne wspinanie się do tak zwanego stardomu tutaj miało również miejsce. W przypadku tych aktorek z historii kina, w tej właśnie memicznej wersji, widzimy takie skrótowo opisane ich historie życia. Bo oczywiście z tych starletek nie każda stawała się Anitą Ekberg czy Moniką Bellucci swoich czasów. Część z nich właśnie znikała. Oprawiona w kadry, oprawiona w ramki, stawała się tylko takim mgnieniem na nieboskłonie filmowym. Właśnie w ramach takiej wystawy i takiego projektu audiowizualnego, który też znajdziecie w internecie, pojawiły się takie właśnie opowieści o aktorkach, które zniknęły, które zostały pominięte, które zostały zapomniane. Bo nawet tak jak widzicie w pewnej scenie tutaj, kiedy Monika Bellucci pyta młodych ludzi, to odpowiada jej tutaj akurat, to się nie zapisało, nie, nie, nie. Nikt nie wie w tym gronie osób, kim była Anita Ekberg. Że może fani Bonda będą wiedzieli, że to jedna z dziewczyn Bonda, ktoś będzie wiedział, że zagrała w Dolce Vita. Akurat w tym gronie nie jest to świadoma, nie jest to grono świadome tego, kim ona była. Tutaj właśnie Monika Bellucci razem z tym reżyserem opowiadają o niej i o tym projekcie. Także nomen omen, zapomniane, wrobione, oprawione w ramki, oprawione w kadry aktorki. Kino też lubi na ten temat opowiadać coraz bardziej. Przykładem jest chociażby film Malcolm i Marie, który opowiada o tej właśnie zaginionej bohaterce w dialogu z reżyserem. To film, który mogliśmy oglądać w pandemii i raczej zwracaliśmy uwagę na to, jak tutaj pięknie to wnętrze i to zamknięcie bohaterów, czyli Zendayi i Michael Washington? Chyba tak się nazywa ten aktor. Nie jestem pewna, ale to do sprawdzenia. Aktor, który też grał chociażby w filmie Tenet. Rozegrany duet, dialog we wnętrzu. Czy to dobry film, czy zły, to jest inna sprawa, ale temat jednak punktem wyjścia jest właśnie to, że nasza bohaterka została pominięta czy wycięta z historii filmu, który był jej poświęcony. Reżyser na premierze podziękował ze sceny wszystkim, tylko nie jej, więc stała się taką trochę niewidzialną kobietą kina. I ten temat też porusza film, który chciałabym Wam tutaj też przywołać. Film Gaspara Noé pod tytułem Lux Eterna, w którym spotykają się dwie aktorki, Beatrice Dahl i Charlotte Gainsbourg. Rozmawiają właśnie o swoich wizerunkach, o tym, w jakich rolach były obsadzane, również tak zwane role hotbot, czyli pięknych ciał. To było coś, co na przestrzeni ich kariery, szczególnie Beatrice Dahl, było mocno eksploatowane i one tutaj właśnie o tym opowiadają w przedziwnym, szalonym filmie francuskiego mistrza nowej ekstremy, więc bardzo ciekawy temat i też forma, która mu towarzyszy. Jak to w przypadku filmów Gaspara Noé, jest to wycieczka kinowa zdecydowanie. A ten film czasami można zobaczyć w warszawskim kinie Murano, więc możecie się kiedyś wybrać i się z nim zapoznać. Także te tematy gdzieś się przebijają zarówno jako temat do analizy, jak i temat do opowieści filmowej.
bo jednak jest to taki właśnie wątek, który w kinie staje się coraz bardziej popularny. Na moment zrobię pauzę i wrócę zaraz do Was. Wracając do tematu po chwileczce, właśnie ten temat, o którym wcześniej mówiłam, czyli też aktorki pytane czy dyskutujące o tym, w jakie role się wcielają na ekranie, w jakie role zostały właściwie wprawione, że tak powiem, jako pewną strukturę czy pewną ramę. Również Anita Ekberg, co widzimy w tym filmie, o takie rzeczy bywa pytana. Grała już pani rolę tancerki, księżniczki królowej. Czy takie właśnie role chce pani grać? No to jest pytanie z tezą. Żadna aktorka nie odpowie na to pytanie tak. Właściwie marzę o tym, żeby być obsadzana w stereotypowych rolach, w stereotypowych rolach kobiecych, kobiet w opałach, kobiet pożądanych, kobiet, które właśnie są przedmiotem właściwie, czy obiektem seksualnym i erotycznym, albo trofeum, albo damą w opałach. No nie jest to marzeniem żadnej aktorki, żeby zatrzymać się na tym etapie. Co ciekawe, wiele aktorek opowiada o tym, że albo grają właśnie takie role, albo później wpadają w takie limbo, gdzie nie ma dla nich ról i dopiero mogą później grać rolę babć, albo jeszcze po drodze ewentualnie matek. Czyli stają się właściwie niewidzialne, stają się tylko pewną kliszą, pewną formą, a niekoniecznie postacią z krwi i kości. No z takimi wyzwaniami też poza Anitą Ekberg mierzyła się sama Monika Bellucci. Trochę opowiada o tym filmie. Tutaj kadr z filmu Malena, też w ramach sesji zdjęciowych, z którymi mamy tutaj do czynienia, czy różnego rodzaju jej zabaw wizerunkiem, też inspirowanych samą Anitą Ekberg. Ten wizerunek bywa przełamywany i pokazywane są pewne formuły, które można tutaj wykorzystać jako coś, co pozwoli aktorce zmienić swój wizerunek czy go przekroczyć. No ale ten problem to nie jest problem tylko i wyłącznie kultury wizualnej, ale też problem scenariuszowy. Warto, żebyście przynajmniej pokrótce o tym usłyszeli. Jest taka książka wydana również w Polsce. Ja też często się do niej odnoszę, Kobieta w roli głównej, jak tworzy niezapomniane postaci kobiece w scenariuszach filmowych. I tutaj autorka, czyli Helen Jacey, zwraca uwagę, że mamy takie cztery utarte, ustalone typy kobiecości na ekranie. Swojską kobiecość, kobiecość poprawiającą samopoczucie, czyli taką wyemancypowaną. Ta swojska to taka tradycyjna, te tradycyjne role, tradycyjne dążenia, nawet jeśli tam są różne perypetie po drodze, jak w Dumie i Uprzedzeniu. Ta poprawiająca samopoczucie, to taki feminizm pop, w wersji pop, ale tej sprzed 20 lat, czyli chociażby Seks w Wielkim Mieście, czyli kobiety wyzwolone, radosne, ale nadal jakby zmierzające w stronę finału pod tytułem Żyli długo i szczęśliwie. Walcząca kobiecość, czyli kobieta kontra system, która nie ma za bardzo czasu, miejsca, ewentualnie może jej pomagać jakiś mężczyzna w jej dążeniach albo jakieś inne postaci, ale ona ma misję do wykonania. Czy kobiecość przyszłości, w przypadku której właściwie płeć jest drugorzędna, chodzi o to, że mamy tutaj do czynienia z postacią, która ma zadanie, która jest na przykład detektywem, detektywką, która przychodzi z kina gatunkowego, czyli chociażby z science fiction, i tam właściwie ma swoją drogę do przejścia. No jest jeszcze taki typ kobiecość fantastyczna, czyli ta właśnie wymarzona, oparta na męskim punkcie widzenia, kobieta trofeum, Manic Pixie Dream Girl, słynny trop, czy Born Sexy Yesterday, superbohaterka, która świetnie sobie radzi, ale jednak potrzebuje męskiego wsparcia, czy właśnie bohaterki, które są najciekawsze w samych początkach swojej historii, a później rozpływają się w tle na rzecz opowieści dotyczącej głównego bohatera. O tych tropach i różnych rzeczach, które są z tym związane, to może przeskoczę tutaj na moment. Możecie sobie obejrzeć na kanale The Take różne materiały na YouTubie. Tam są analizy przeróżnych bohaterek, typów bohaterek, od femme fatale po właśnie Piękność w opałach, ową Manic Pixie Dream Girl, czyli taką szaloną, wymarzoną dziewczynę dla bohatera, i tak dalej, i tak dalej. Jest tego całe mnóstwo, także już bym was tam wysłała, żebyście się zapoznawali z różnego rodzaju tropami, które związane są właśnie z popkulturą i z
i z tym, jak bohaterki są w niej prezentowane. De facto nie ma tutaj może opowieści o Anicie Ekberg, ani o Monice Bellucci, ale o tych rolach i tych właśnie ich strukturach czy formach, w które były wtłaczane, dowiecie się bardzo dużo na tym kanale. Także linka szukajcie też pod wykładem na Facebooku. Jest to nieprzebrane morze różnych konceptów i tropów zanalizowanych, które właśnie w popkulturze można znaleźć. Więc takie wątki tutaj byłyby, myślę, ciekawe z perspektywy opowieści o samych bohaterkach na ekranie, też rolach, które są dla kobiet tworzone, ale opowieść o Anicie Ekberg i Monice Bellucci to nie tylko to, bo jak tutaj widzicie, jest to też opowieść o pewnym buncie i pewnym wymykaniu się standardom. Pokochałam, szczerze mówiąc, bo nie miałam pojęcia o tym, opowieść o strzelaniu z łuku do paparazzi i pomyślałam sobie, kiedy ta scena się tutaj rozgrywała na naszych oczach, przypomniała mi się Britney Spears. No teraz nie musi mi się przypominać, bo mamy ją na bieżąco. Wyszła niedawno jej autobiografia, również w Polsce, wydana przez wydawnictwo WAB, czyli Kobieta, którą jestem. Taki jest polski tytuł, jeszcze potwierdzę to, bo to jest trochę Kobieta, którą jestem. Tak, Kobieta, którą jestem, to polski tytuł tejże książki, wydanej właśnie niedawno przez wydawnictwo WAB, która przywołuje te momenty trudne, ale też momenty, jak sama Britney je opisuje, buntu, który na jej drodze, kiedy już była naprawdę zmęczona, zdesperowana sytuacją, z jaką miała do czynienia, gdy mowa o paparazzi, się pojawiały. Oczywiście te dwie postaci to nie tylko jedyne kobiety, które musiały się z takimi wyzwaniami na przestrzeni swojego życia czy kariery mierzyć. Ja zachęcam zawsze do czytania, nie do oglądania, ani nie do czytania, do tego też zachęcam, ale też do słuchania. Jest taki podcast, tutaj macie jego nazwę na ekranie, You're Wrong About, czyli mylisz się co do, różnych kobiet, które popkultura, media, również internet na jakimś etapie ich życia zaszczuły i źle potraktowały. Tutaj to mistreated, to jest to słowo. Tutaj macie kilka takich postaci: Janet Jackson, Tonya Harding, Monika Lewinsky, Anita Hill, Tammy Faye Baker. I jeszcze dodać można tutaj oczywiście Britney Spears, można dodać księżnę Diany, można dodać jeszcze parę innych postaci, w tym Anita Ekberg, jak najbardziej. Właśnie jako kobiety, które zostały bardzo szybko postawione w stan oskarżenia przez media i społeczeństwo i ocenione negatywnie w ramach tak zwanych podwójnych standardów, bo Britney Spears w swojej autobiografii bardzo mocno zwraca na to uwagę, pisząc o Justinie Timberlake'u, że to, co jemu chodziło na sucho, kiedy byli parą, jej stawało się gwoździem do medialnej trumny. I takich historii mamy niesamowicie dużo, więc gdzieś żałuję w imieniu Britney, że nie widziała tego zdjęcia, jeszcze raz jej pokażmy, Anity Ekberg, która 50 lat wcześniej strzelała z łuku do paparazzi, dlatego że miała go tak strasznie dość. Jest to jakoś epicki i legendarny moment, który też pokazuje, bo jednak to są zajęcia z filmowych obrazów popkultury, że pewne cykle i pewien brak zmiany są de facto prawdą o świecie popkulturowym. Jednak powtarzalność tych historii, powtarzalność tych wątków jest niesamowicie przytłaczająca i jakoś dojmująca, kiedy o tym pomyślimy. Oczywiście te zmiany następują, jakby nie możemy powiedzieć tutaj, że wszystko stoi w miejscu, ale jednak walka o prawo do wizerunku i własne spojrzenie na siebie samą trwa. Najlepszym filmem, jaki na ten temat powstał, moim zdaniem, i który czasami okresowo możemy, w tym momencie chyba niestety nie jest dostępny u nas na VOD, ale sprawdzimy. Film Zniknięcie mojej matki w reżyserii Beniamino Barreze.
opowiadający o Benedetcie Barzini. A nie, chyba możemy obejrzeć go nawet na naszym... A nie, chwilowo nie ma go na naszym VOD. Wierzę, że ten film powróci, bo to jest wspaniały film o włoskiej supermodelce. Ona by tutaj mogła być trzecią postacią na ekranie. Benedetcie Barzini, która najpierw stała się właśnie twarzą Vogue'a, była bardzo popularną ikoną mody w swojej młodości. Dzisiaj też jest supermodelką, co jest paradoksem, ale też jest krytyczką kultury i krytyczką mediów, która ogniem i mieczem, chciałam powiedzieć, sierpem i młotem, bo to jednak z pozycji lewicowych mocno wychodzi, walczy właśnie o prawo do własnego wizerunku i prawo też do zniknięcia. I ten film właśnie z perspektywy syna bardzo mocno na to kładzie nacisk. Warto, żebyście go kiedyś zobaczyli. Wierzę, że będzie taka okazja. My go też pokazywaliśmy na naszym zajęciu, ale w tym momencie, tak jak mówię, nie mamy go w zasobach. Wierzę, że wróci. Może jakaś petycja, żeby go przywrócić, bo to naprawdę świetny film. Ale takich właśnie opowieści o ikonach piękna, które mają interesujące podejście do własnego wizerunku i też dobierają chociażby role czy miejsca, w których są pokazywane, należy opowieść o Scarlett Johansson, Żelazna Dziewica. To jest też taki esej wideo, wkleję Wam go również. Zapiszę sobie. Wkleję Wam go również pod wykład, żebyście sobie mogli go zobaczyć. Właśnie o tym, jak dobór ról ze strony tej aktorki wskazuje, w jaki sposób ona zarządza swoim wizerunkiem, będąc kobietą uznawaną za najpiękniejszą na świecie, tam według tych różnych list, bo to przecież są też takie listy. Ostatnio chociażby przecież z nią wypłynęła też sytuacja, kiedy pozwała jakąś firmę za to, że wykorzystała w ramach AI jej wizerunek w reklamie, nie mając na to zgody. Także takie rzeczy to jest w ogóle znak czasów i coś, co będzie się dopiero wydarzało. Gdy mowa też o opowieściach o kobietach, no to dla przypomnienia, tutaj mamy do czynienia z filmem dokumentalnym o dwóch kobietach wyreżyserowanym przez mężczyznę, ale to tylko jeden ze światów kina, gdzie kobiety są obecne jako oczywiście aktywne bohaterki, przełamujące owo męskie spojrzenie, opowiadające własnymi słowami na swój temat, ale jeszcze są autorki, reżyserki, które też warto by było, żebyście poznali. Kilka takich właśnie terytoriów, w które warto się wybrać. To oczywiście takie różnego rodzaju listy filmów czy reżyserek, które warto znać. Szczególnie, że na szczycie listy największych, najlepszych, najważniejszych filmów wszechczasów w tym momencie, gdy mowa o magazynie Sight and Sound, znajduje się film wyreżyserowany przez kobietę Chantal Akerman, Jean Dillman. To jest film, tutaj widzicie go po prawej stronie na dole, ten kadr, opowieść 3 godziny o gospodyni domowej w Belgii. Fantastyczny film. Bywa pokazywany ostatnio właśnie ze względu na ten ranking, więc gdyby gdzieś Wam wyskoczył, to koniecznie musicie go zobaczyć. Więc to są rzeczy, które warto by było, żebyście w kontekście tego filmu mieli jako odnogi, jako pewne wycieczki, w które można pójść i uwrażliwili, taki jest cel dzisiejszych zajęć, uwrażliwili swoje spojrzenie na to, czym są pewne rzeczy na ekranie. Przepraszam, dzwoni domofon, więc muszę znowu na moment Was tutaj zatrzymać. Zaraz. No dzisiaj trochę mamy na wertepach te nasze zajęcia, ale już zmierzamy do finału. Ta kwestia piękna jeszcze, o której chciałabym tutaj powiedzieć, ciekawie opisywana jest w tej książce. Jak kultura popularna krzywdzi dziewczynki i kobiety, więc to książka z dosyć mocną tezą. Różne opowieści o tym, jak bardzo młode osoby postrzegają swoją cielesność, swoją urodę. Właśnie w tej książce są przywoływane i odnoszone
zbliżone do krajobrazu medialno-popkulturowego, więc jeśli czujecie, że ten temat jest dla Was interesujący, no to możecie go w sposób taki właśnie lekturowy sobie rozwinąć. Trudno, żeby w tym kontekście też o zmiennych standardach tego, czym piękno jest i jak się zmieniało na przestrzeni wieków, nie przywołać, skoro jesteśmy w temacie włoskim, książki mistrza Umberto Eco. Więc te rzeczy jak najbardziej pasują do naszego tematu, a ja dla Was na sam koniec, korzystając jeszcze z chwili ciszy, mam pytanie, które tym zajęciom będzie towarzyszyło. Dziewczyna w fontannie, Anton Giulio Panizzi, aktorki, gwiazdy, diwy, ikony, opowiedz o najważniejszej dla Ciebie kobiecie w świecie kina i jej wizerunku oraz, jeśli to możliwe, jego przemianach. Myślę, że na tyle otwarty temat, że będziecie mogli się tutaj odnieść i do filmu, i do swoich własnych idolek, do swoich własnych ikon. Zachęcam, bo myślę, że to może być interesujące pole Waszych eksploracji. Dziękuję za to spotkanie dzisiejsze. Dziękuję też tutaj za Waszą cierpliwość. Wierzę, że dźwięki z offu nie przebijały się aż tak bardzo mocno, żeby przeszkodzić Wam w odbiorze tych zajęć. Za tydzień rozmowa z Martą Łachacz na temat filmu Części intymne, czyli właśnie o pracy koordynatorów i koordynatorek scen intymnych na planach filmowych. Marta jest wspaniałą, doświadczoną w tym temacie, bardzo mocno koordynatorką, ma ciekawe historie do opowiedzenia, więc myślę, że dla Was to będzie ubogacająca taka perspektywa, trochę polska, ale nie tylko, i też perspektywa na właśnie to, czym nie tylko sceny intymne w filmach są, ale też jak właściwie zmienia się postrzeganie cielesności w kontekście filmowym. Zapraszam zatem na kolejne zajęcia. Czekam na Wasze prace. Kilka dotarło, ale jakoś tak mało. Zachęcam do tworzenia kolejnych i do zobaczenia na następnych zajęciach. Dzięki jeszcze raz.